Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Evil Island, no, dwa zagubionej duszy. No i proszę bardzo, tutaj wspinamy się w górę tego kanionu portalowego. Proszę bardzo, musimy się przedostać przez tą bramę, bo to jedyne wyjście. Jak widać, to jest prawdziwa twierdza, niezwykle ufortyfikowana. I tutaj znajdujemy pierwszego, kolejnego przeciwnika, jakim jest wyćwiczony prywatny łucznik. A, jeszcze poziom trudności. Jest on bardzo słabym przeciwnikiem. Jest nawet słabszy niż... niż kusznik. Kusznik weteran, więc... nie rozumiem, dlaczego w ogóle... twórcy gry zajęli się wprowadzeniem go akurat tutaj. Szczególnie, że to jest teren wojskowy, a prywatny niezbyt wojskowo brzmi. I proszę bardzo, tutaj jest taka pułapka na tym wejściu, którą musimy wyłączyć. Właściwie nie chciałem wam jej pokazywać, ale jeśli już to zrobiłem, no to nie będę narzekał, jeśli ją zobaczyliście. Na tym etapie już nie będę podnosił nawet tych ciał wrogów, no bo nie widzę potrzeby takiej. Są oni na tyle słabi, że to się po prostu nie opłaca. I teraz muszę odszukać strażnika klucza. I gdzie on jest? Nie mogę go zlokalizować. Może jakieś tutaj będą... strażnik od czasu do czasu sprawdza ołtarze. Jeśli ukryjesz się w pobliżu, będziesz mógł go pochwycić niezauważalnie. Aha, czyli to jest ten z momentów w grze, w których mamy po prostu czekać na przyjście klucznika. Nie powiem, żeby mi się to uśmiechało. I nie widzę go, żeby tutaj podążał w tą stronę. No nic, poczekamy i zobaczymy. No, właściwie nie musiałem długo czekać, aż na posiadacz kluczy do pułapek przybiegł tutaj. No jest słaby, bardzo, bardzo słabym przeciwnikiem, więc nie będę, no proszę bardzo, umarł od jednego ciosu. No i to, co teraz trzeba zrobić, to trzeba wyłączyć te cholerne pułapki, ale powiedzcie mi, jak to działa, to znaczy wyłączyć pierwszy krąg pułapek. Ale jak to działa, że oni sobie mogą potem chodzić, a jak my wejdziemy, to wybucha. No, mają coś sobie mają ci kadaganie, no ale cóż. I tutaj mamy... aha. Nie, no dobra, właściwie tutaj mają drugi ołtarz do tych pułapek i mogliby właściwie... ten koleś mógł wyłączyć tu, aby przejść w tamtą stronę, ale jednak tego nie zrobił, po prostu zignorował ten ołtarz. No, mniejsza o to. Teraz, co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć drugiego posiadacza klucza. Tylko gdzie on będzie? Tak jak mówię, dość dawno nie grałem w tą misję i nie wiem dokładnie. Tutaj mamy kolejne zejście, którego nie polecam, którym nie polecam chodzić. Jeszcze coś ciekawego nam powiecie? Zobaczcie, jaka ta misja jest cholernie zawiła. Ile tutaj, chyba nie jestem pewny, ale prawdopodobnie jest to misja, w której jest najwięcej punktów odznaczonych. Wiecie, o co chodzi? O co mi chodzi, mam nadzieję. No, gdzieś tutaj musi być ten strażnik. Póki co na razie zabijam weteranów z czystej nudy. Dokładnie. Mam nadzieję, że gdzieś się napatoczę na tego przeciwnika. Z tego, co pamiętam, za pierwszym razem jak grałem, to musiałem się wrócić z tej lokacji, gdyż nie miałem fajerwerków, a jestem raczej pewny, że w którymś momencie potrzebne są tu fajerwerki, aby móc zwabić tego... z pewnością coś znajdziemy. Aby móc zwabić tego ostatecznego posiadacza tego klucza, ale nie wiem dokładnie, gdzie on jest. A, no oczywiście. Że jak pójdę tędy, to na pewno tam trafię. Kurczę, nie przemyślałem tej sytuacji. I cios w plecy. Ojejku, 51.
I ten cios w plecy naprawdę jest żałosny czasami, ale taka jest pika. Raz zada 60 obrażeń, a raz zada 20, więc w ten sposób to działa. Ojejku, i cała walka z masą głupich weteranów, którzy są bardzo słabi. Gdzieś tu musi być ten klucznik. Niestety nie ma tu już nic ciekawego na tej mapie, więc... oprócz oczywiście tej masy przeciwników, ale myślę, że nie będę wam ich wszystkich pokazywał. Nie no, przestańcie, proszę was. Nie lubię takich spacerów. Jestem taka zmęczona. Tak. To bieganie mi nie służy. Może tutaj koło tego ołtarza będzie. Mam nadzieję taką. O, znajdź strażnika. I ten akurat... Z tym akurat nie było problemu, jest to kapral. Chyba, mam taką nadzieję, że to chodzi o tego kaprala, że on ma ten klucz. No, zdychaj szybciej. Nie, to nie ten kapral. Ajajaj, zobaczmy co nam powie dziennik. To jest naprawdę bardzo pomocne narzędzie, które nam... pozwala. Aha, dokładnie. I tutaj jest to, co mówiłem, że drugi posiadacz klucza stoi mniej więcej w tym miejscu i tutaj, aby go zwabić, musimy mieć czar jasnowidzenie. Bo nie sądzę, że możemy przebiec przez środek tego miejsca, przez ten środek i zaatakować go w jakikolwiek sposób, chociaż właściwie jeśli bym zrobił sobie kwasowy podmuch albo lepiej jakiś piorun o zasięgu bardzo dużym, włożył same runy zasięg plus, to on by sam tutaj przyszedł, ale mam fajerwerki i jak widać to nie jest takie trudne zwabienie go tymi fajerwerkami, więc bardzo dobrze. Wy się chłopaki lepiej wycofajcie, bo raczej nie chcecie wejść w to nieprzyjemne pole. Dobra, i drugi krąg pułapek wyłączony. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Noc zapadła. Aż z tego powodu. Okej, no to dalej w stronę portalu. Jak widać, tutaj gdzieś jest most, przez który należy przejść i jesteśmy już w tym momencie, ojojoj, naprawdę blisko naszego celu. No, a tutaj jest patrol cesarskich strażników sierżanta, ale nie będę wam pokazywał, jak ich zabić, bo widzieliście to już nie jeden raz. Ale naprawdę, jeśli się nie ma tak bardzo mocnej drużyny jak moja, to należy uważać na poziomie trudnym, no bo jak na łatwym to... Ojojoj, wpadłem jednak. To nie jest trudną ta walka. Oj, dobra, wczytam. Bo źle wam to... Źle tu podeszedłem. Tutaj jest kolejna walka, która może sprawić problem, dlatego... można się przekraść. Bezproblemowo można się przekraść. I właśnie to zrobię. Nie jest to jakoś niesamowicie trudne miejsce. Ale nie chcę już z nimi walczyć. Daruję im życie. Głównie dlatego, że już zabiliśmy, już ich nie potrzebujemy, ich meteorytu. Dobra, tego kaprala jednak mimo wszystko sprzątnę, bo mi tu przeszkadza. I wystarczy go troszkę pobić, powinien paść dość szybko. No, i tak jak mówię, tutaj przez ten most należy się przekraść, z drugiej strony sytuacja na tym północnym moście wygląda tak samo, no i najlepiej, akurat mam szczęście, że jest noc, bo inaczej mogłoby być trudniej wykonać to czołganie się, ale myślę, ale
Nawet w dzień myślę, że dałoby się to zrobić jakoś w miarę łatwo. To bieganie mi nie służy. Tak, tutaj bardzo fajny model tego mostu i właściwie dziwi mnie to, że tylko raz go używają. Chociaż z drugiej strony, jak wiadomo, jak się kończy grę, no to chce się widzieć coś najlepszego, prawda? Rozumiem. Najlepszą... Zawsze tak robią na przykład w ostatecznej i finałowej walce. Rozumiem. Lubią wstawić jakąś odpowiednią muzyczkę, której nigdy nie było i różne takie tego typu sprawy zastosować. No, ale cóż, tutaj w Evilu rozwiązali to w inny sposób. Jejku, jej. Troszkę mnie tu obeszli ci kaprale, strażnicy i no, jakoś się udało mi wywinąć z tej walki. Doświadczony mag bitewny. A my mamy odwrócić kamień kontroli. I ten mag bitewny jest bardzo, kurczę, można przyznać, ślepy. Najlepszym sposobem, aby wykonać tą misję jest, i tak samo robiłem, gdy grałem pierwszy raz sam, no to wciągać się na portal i nacisnąć ten kamień. Wtedy wszyscy ci żołnierze się zbiegną. A my sobie możemy spokojnie włączyć drugi kamień portalu. I proszę bardzo, ci biegną jak... To nawet śmiesznie wygląda, jak jakiś idioci z jednej strony na drugą. Hop, 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 a my sobie stoimy w samym portalu. No, ale jak to mawiają, pod latarnią jest najciemniej. Zapiszę grę. I będzie trzeba przejść przez ten portal. Z tym, że muszę powiedzieć, że oj, ale mi gra zwolniła z tyle tutaj tych przeciwników. Jeszcze portal chodzi, to kurczę. Tak jak mówię, jak grałem pierwszy raz, to ci przeciwnicy naprawdę sprawili mi taką masę kłopotu, że nie byłem w stanie, ledwo co byłem w stanie ich pokonać, a naprawdę bałem się ich bo to jest naprawdę wielka banda przeciwników i nawet teraz, z takimi statystykami jakie mam teraz, gdybym nie miał rusk, to już bym był martwy. Taka jest niestety prawda. No, myślę, że na poziomie łatwym byłoby lepiej odrobinę, ale mniejsza o to. Tak i właściwie ta straż portalu jest najsłabsza z tych wszystkich straży, szczególnie straż miejskich. Straż głównej bramy była największym problemem. Ale to będzie na tyle. Gdyż w następnym odcinku przejdziemy przez ten skrzący się portal i trafimy do Gipad po raz kolejny i do wielkiego maga Tcharika zameldować mu o naszej nie do końca udanej misji. Do zobaczenia.